Patrz, jak to wygląda. Nawet na 4 kapcie w ogóle, co to jest? Ja. Co on ma w tych oponach, że tyle dymu puszcza? Patrz. Ale wiecie, zobaczcie sobie, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Niby ten kentblock jest taki dobry, nie? Ale zobaczcie, ile tutaj jest śladów opon. Ile on razy podchodził do tego zakrętu, zanim wyszło perfekcyjne ujęcie. Wiecie, przejechał idealnie, wiecie, super, zajebiście. A operator powiedział, sorry, kurde, zapomniałem, wyszło super, elegancko. Ale wiesz co, zapomniałem włączyć kamerę, jeszcze raz. Zobaczcie, on już jest mega porobiony, tu nawet niewiele mogę zrobić z nim. Mogę mu polepszyć hamulce. Mogę dać mu zawieszenie rajdowe. O kurde, mogę go odciążyć jeszcze. Mogę dać mu lepsze opony? Mogę dać mu dragowe opony, gdybym chciał. I tak jest mega odciążony. To jest w zasadzie karoseria, silnik i tyle. I fotel kierowcy. Więc ja nie wiem, z czego my odciążyliśmy. Co my tam... Co? Z opon powietrze wypompowaliśmy, czy jak? Mamy cholerną noc. Nienawidzę driftować w nocy. Ty, jaki lekki jest! No i mamy. Grubo porobiony będzie. Będzie teraz tyle punktów lecieć z tego samochodu, że to szok. Mówię wam. Ja bym pojechał nim Goliata na drifcie. Co wy na to? Goliat i drift? Tym samochodem? A w sumie jesteśmy tutaj w pobliżu. Dobrze by było, nie? O i teraz to tak! Wszystko widać. Nie ma deszczu. Jedziemy. Ciekawe, czy uda się kombo takie długie zrobić. Czy tu szybko biegi zmieniają w ogóle? Zajebisty jest. Bez skitu. Kurde, ale zabawa. Jak pięknie to rondo poleciało, kurde, aż mi się łezka wokół zakręciła, jak to jest takie cudowne. I teraz arabskie drifty, bo najdłuższa prosta na tym wyścigu się zbliża. Dziękuję za donate na super czacie. Mocno przywaliłem. Czy stracę wszystkie punkty i w coś uderzę? Robi mi się trochę nerwowo teraz. Fajnie by było jednak te wszystkie punkty zdeponować. Jest naprawdę bardzo dużo. O, shit! Ja! O nie! O, shit! O, shit! Zaraz wracam.
Ole, że... O, shit! Nie, no kurde, co jest? O, fuck! O. Czekaj, ja zmienię koszulkę, bo to jest chyba przez koszulkę, kurde. Pierdziele. Jezu! Co ja tu mam za koszulkę? Byleby czarna była. Nie, ta jest głupia. Tej nie wezmę. Nie no, przebieram się. Przebieram się, bo... driftowałem jeden długi wyścig i się rozbiłem drugi raz. No, jakieś 1,5 miliona. No, dobra. Słuchajcie, mam specjalną koszulkę. W tej koszulce jak źle pojadę, to dupa. Ja pierdzielę. Jeszcze raz. Nie no, ja muszę tutaj cały wyścig driftem przejechać. Oczywiście. I kilka takich fajnych, naprawdę bardzo ładnych zakrętów, które można nieźle wydriftować. Ostatnie zakręty. Czy będzie 380 tysięcy? Ale ładnie to pocisnął. O nie! Ja pierniczę, ale się osrałem. Yeah! Koszulka robi swoje, zobaczcie. Koszulka Fordza. I teraz replay, nie? Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, ile tych punktów będzie. No, kredytów nie powinno być dużo więcej. Jest tak samo, jakbyście normalnie przejechali. Ale tutaj też te punkty jakoś się nie pokażą. Dopiero pokażą się w tych poziomach, które później wbijemy, nie? Chyba Super Wheel Spinnerem odblokował. Zaś majtki na zmianę. No i dobra, i zobaczcie, teraz na dole mi się coś tam nabija. I tutaj jakieś skille mi się nabijają na górze. Jakieś kilka poziomów wbiłem. Powinienem dostać dużo tych punktów... o tutaj. No nie, mam mało, tyle samo co miałem. No czekajcie, coś powinienem dostać. Tutaj mam te wheel spiny 3. To chyba parę poziomów po prostu wbiłem. Majtki na lewo i jazda dalej. to mi jakieś same śmieci. Turderadom. Od środka pokaż. No właśnie, pokażemy tego honikorna od środka. I ostatni. Fairlady. Dobra, może być 350Z. Więc to... No i teraz mówicie, że od środka pokazać. Więc tak to wygląda. Zobaczcie, mamy fajną oklejoną kierownicę. Tak. Także mamy... Zobaczcie, podczas jazdy... to jest chyba drążek zmiany biegów, co się tak trzęsie. Spoko to wygląda, nie? Fajnie brzmi, patrzcie, widzicie nawet jak zmienia biegi? To się ręka jej trzęsie Asuce, spoko to jest. Zajebiste. To je właśnie uwielbiam w Fordzie, to takie szczególiki. Ja pierniczę, cholerne pagani. Ale super. O, tu będą te, tu będą fajne zakręty, spróbujmy na nich jeszcze z kokpitu pojeździć. Tu trzeba powoli. O. O, ciężko tutaj. Czekajcie, spróbuję na tej kamerze. Thank you.
Okej. No i tak wygląda honeycorn. Trochę żeśmy go wymęczyli, nie?